Dzisiaj będzie o pewnym doświadczeniu, które prawdopodobnie dotyczy każdego z nas. Od czasu do czasu nas spotyka. Jest to wrażenie, że inni nas wyprzedzają, że innym udaje się coś lepiej niż nam i to nas trochę zastanawia, trochę martwi. Na przykład w sferze materialnej masz jakiś samochód, jakieś mieszkanie, ale masz wrażenie, jakby twoje otoczenie odjeżdżało do przodu, mają rzeczy lepsze od ciebie i zastanawiasz się, czy jesteś na właściwej drodze. Teraz jest czas, gdy rozstrzyga się sprawa dalszych szkół i studiów, gdzie kto się dostał. Może inni się dostali, a ty zostałeś czy zostałaś trochę w tyle i trochę to ciebie martwi. Czy aby idziesz najlepszą drogą? Tak może być w różnych dziedzinach życia. W środę wracaliśmy z Mazur, gdzie wpadliśmy na młodzieżowy obóz. Spotkaliśmy tam niektórych z was. Wracaliśmy przez Warszawę i odwiedziliśmy stare kąty. Przez 4 lata bywałem tam kilka dni w tygodniu. Przeszliśmy obok lwów strzegących Pałacu Prezydenckiego, oczywiście kamiennych. Byłem tam parę razy w środku za czasów prezydenta Kwaśniewskiego. I można powiedzieć, że Warszawa stała przede mną otworem, ale później wybrałem inną drogę. W Bielsku, ktoś by powiedział, na prowincji. I można by mieć wrażenie, że świat odjechał trochę do przodu, a ja zostałem z tyłu. Niektórzy moi bliscy i znajomi zadbali o spektakularne kariery, o stan posiadania. Odjechali mocno do przodu. Czy aby na pewno idę najlepszą drogą? Jak mogę się tego dowiedzieć? Jak mogę się o tym upewnić? Przeczytajmy pierwszą część fragmentu Ewangelii Jana, który poznamy dzisiaj. A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jezus przedstawia tutaj siebie jako światło dla świata. Na co to światło pada? Co oświetla? Jezus mówi, że jest to światło życia. On pokazuje, na czym polega prawdziwe życie. I kto pójdzie za nim, nie będzie chodził w ciemności. Będzie wiedział, na czym polega prawdziwe życie. Taka jest obietnica. Ale co to znaczy iść za Chrystusem? Jak możemy iść za Chrystusem jako światłem? List do Rzymian 12. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Co to znaczy iść za Chrystusem jako światłem? To znaczy przemieniać swój sposób myślenia ze starego, którego nauczyłem się w świecie, wśród ludzi, na nowy, według Chrystusa. I wtedy, jak mówi obietnica, będziemy umieli rozpoznawać, czy idziemy najlepszą drogą, doskonałą drogą. Na tej doskonałej drodze, którą proponuje Chrystus, jest parę wartości. List do Filipian 3. Słowa, świadectwo świętego Pawła. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego
i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Poznawanie Chrystusa, stawanie się do Niego podobnym, najwyższa wartość. Albo Ewangelia Mateusza 5. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Posiąść ziemię. Jednak jedyna trwała ziemia, którą zabierzemy do wieczności, której nam nikt nie odbierze, to ludzie, budowanie ludzi. Taka wartość. Albo Ewangelia Mateusza 20. Kto by między wami chciał stać się wielkim, mówi Jezus, niech będzie waszym sługą na wzór Syna Człowieczego. Znaleźć najlepszą służbę, najlepsze zaangażowanie na rzecz ludzi, na rzecz ich budowania. Parę rzeczy ma najwyższą wartość. Może inni ciebie wyprzedzili, masz takie wrażenie, ale czy w tych najcenniejszych rzeczach? Oto jest pytanie. Jednak ktoś może mieć jeszcze głębsze frustracje, dylematy. Czy w ogóle zaufanie Chrystusowi to na pewno najlepszy pomysł, najlepszy fundament dla mojego życia? A może jednak rację mają wokół mnie ci, którzy nie przejmują się Chrystusem, skoro są tak liczni, skoro większość idzie inną drogą, pokładają nadzieję na pełnię życia w czymś innym i pukają się w czoło, patrząc na mnie, skoro znakomita większość ludzi idzie inną drogą. Świat odjechał w inną stronę. Może oni mają rację, skoro są tak liczni i z Chrystusem trzeba dać sobie spokój. Przeczytajmy drugą część fragmentu. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. Dialog Jezusa z faryzeuszami, ówczesnymi intelektualistami, znawcami tematu Boga. Rozmowa dotyczy zasad poznawania prawdy. Co można uznać za prawdę, co nie. Trochę jak profesor na zajęciach ze studentami ustala, co można uznać za prawdę, a co nie. Jak należy wyciągać wnioski, co jest logiczne, a co jest sprzeczne z logiką. Podobnie Jezus rozmawia tutaj z faryzeuszami o zasadach poznania. Ich podejście różni się i mówią do Jezusa: Twoje świadectwo, to co Ty mówisz, nie jest prawdą, ponieważ Ty sam o sobie składasz świadectwo. Jaką zasadę proponują? Coś jest prawdą, jeżeli jest poparte przez odpowiednią ilość świadków i dowodów. To, co mówisz, Jezusie, nie jest prawdą, ponieważ nie masz na to tylu świadków, co my. Prawdą jest tylko to, na co są dowody i świadkowie. Co Jezus odpowiada na taki sposób myślenia? Jeszcze raz wers 14. Wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Chcąc oddać znaczenie tych słów, posłużę się ilustracją. Wyobraźmy sobie, że odbywa się rozprawa sądowa. Jest to sprawa o morderstwo, ale nie ma żadnych dowodów. Jednak to, kto zamordował, nie zależy od tego, czy są dowody i świadkowie, czy ich nie ma. Osoba, która zasiada na ławie oskarżonych, wie,
czy to zrobiła, czy nie. Jezus mówi o sobie: ja wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Co Jezus przez to mówi? Prawda jest czymś, co istnieje niezależnie od dowodów i świadków. Coś nie staje się prawdą dlatego, że 100 sądów to ustaliło. Coś nie staje się prawdą dlatego, że 100 uniwersytetów to popiera. Prawda istnieje niezależnie od 100 sądów i 100 uniwersytetów. I właśnie tym charakteryzuje się właściwe zaufanie Chrystusowi, wiara. Jest w zgodzie z tym. Jest to zaufanie osobie Chrystusa, zanim pojawią się dowody. Zaufanie, zanim poznam dowody. Bo gdybym uzależnił moje zaufanie Chrystusowi od sprawdzania dowodów, to co przez to mówię? Że bardziej ufam sobie. Wtedy moja zdolność sprawdzania jest fundamentem mojego zaufania. Nie. To jest zbyt słaby fundament. Zaufanie Chrystusowi, wiara, o którą chodzi, to zaufanie Jemu jako osobie i Jego słowom, zanim pojawią się dowody. Gotowość, by mnie poprowadził do czegoś nowego, czego nie muszę do końca ogarniać, by zaufać. Zaufanie Jezusowi, a nie swojemu sprawdzaniu. Tu stoję ja, tu stoi Chrystus. Komu zaufam? Bo coś nie staje się prawdą, dlatego że ktoś to udowodnił. Prawda istnieje niezależnie od dowodów. A co proponują adwersarze Jezusa? Jeszcze raz wers 15. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Na czym polega sąd według zasad ludzkich? Na takim sposobie myślenia. Mogę przyjąć za prawdę tylko to, co jest poparte przez dowody i autorytet innych ludzi. Zaufam, jak będzie wiele dowodów, jak mi udowodnisz, gdy potwierdzi to 100 uniwersytetów. Ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tamci religijni przywódcy, na czym oni opierają swoją wiarygodność? Jedni świadczyli o drugich. System polegający na tym, że jedni popierali, poświadczali drugich, wzajemnie o sobie zaświadczali, że mówią prawdę? Czy to wzajemne świadectwo sprawiło, że coś stało się prawdą? Nie. Byli w błędzie. Można powiedzieć 100 uniwersytetów, a błąd. Dlatego Jezus mówi w wersie 15, ja nie sądzę nikogo. W tym znaczeniu, że nie opierał się na sądach i świadectwach ludzi. Właśnie coś takiego może dziać się w naszych umysłach. Możemy zastanawiać się, czy aby idziemy najlepszą drogą, bo świat odjechał trochę w inną stronę i mnóstwo ludzi twierdzi, że jest inaczej, niż my zaufaliśmy. I wydaje się, jakby 100 sądów i 100 uniwersytetów mówiło coś innego, zaświadczając o sobie nawzajem. Ale na szczęście prawda istnieje niezależnie od ilości wyznawców. Może mieć jednego wyznawcę albo nawet wcale. Dlatego wyznajemy zasadę, potrzebne jest zaufanie Chrystusowi, że Jego słowa są prawdą i że On dobrze mnie poprowadzi, zanim pojawią się dowody. I może wydawać się, że cały świat odjechał w inną stronę,
Ale ja zaufałem Chrystusowi, bo nie miałem na czym innym. Zaufałem, zanim pojawiły się jakiekolwiek dowody. Bo taka jest natura wiary, którą w sobie odkrywam, którą Bóg gdzieś w człowieku buduje. Na tym jednak nie koniec przygody z prawdą i dowodami. Przeczytajmy trzecią część fragmentu. Jezus mówi dalej. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Znajdujemy tutaj drugą zasadę podejścia do prawdy i dowodów. Jaka to zasada? Jezus mówi, jeśli nawet będę sądził, to mój sąd jest prawdziwy. Co Jezus przez to mówi? Prawda istnieje niezależnie od świadectw i dowodów, ale gdyby sprawdzić ją przy pomocy świadectw i dowodów, one potwierdzą prawdziwość. Jakbyśmy mogli sformułować tą zasadę? Prawda jest zawsze zgodna z rzetelnymi świadectwami, dowodami i logiką. Chociaż jest niezależna od tych świadectw i dowodów, to zawsze jest z nimi zgodna. Albo krócej, prawda nie czeka na dowody, ale jest z nimi zgodna. Jakie dowody miał Jezus na myśli? Wers 18 jeszcze raz. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Wszystkie dowody potwierdzały Jego autentyczność. Jezus dokonał mnóstwa znaków, które pokazywały, kim jest. W Jego biografii spełniło się ponad 300 proroctw, które wcześniej zostały zapisane, istniały. Wszystkie 300 proroctw i przepowiedni, wszystkie się spełniły. Również skutki, rezultaty, które pojawiły się w życiu ludzi, są spójne z tym, co mówił. Jezus rzetelnie udowodnił, kim jest. I to, co Jezus pokazał, to w 100% zwarty, logiczny system. I nie ma w nim niczego, ani jednej rzeczy, która byłaby sprzeczna z logiką. Oczywiście są rzeczy trudne do przyjęcia, ale nie nielogiczne. Skoro Bóg jest wszechmocny, no to logiczne jest, że tą wszechmoc okazuje. Trudny jest też do przyjęcia system wartości. Ludzie się na niego mogą oburzać, ale nie ma nigdzie szczegółu, który byłby nielogiczny. Droga Jezusa to w pełni zwarty system obejmujący całą rzeczywistość. Jezus nie neguje żadnej sfery, dziedziny. Wiele systemów, ponieważ nie mają odpowiedzi na pewne pytania, negują pewne sfery. Jezus rzuca światło na każdą dziedzinę życia. Nie ma takiej, o której by nie mówił. Każdy problem jest w sposób pełny i spójny logicznie opisany. Dlaczego tak jest? Bo jeżeli coś jest prawdą, to każdy rzetelny test, sprawdzian potwierdzi autentyczność. Jednak charakter wiary, naszego zaufania do Chrystusa jest wyższy. Nie polega na ciągłym sprawdzaniu dowodów każdego słowa, lecz na zaufaniu. Skoro Jezus coś powiedział, jest to prawdą. Dowody są tylko kwestią czasu i przyjdą na 100%. Idąc za Chrystusem, nie negujesz swojego umysłu, nie negujesz logiki. Nie jest to skok w ciemność z zamkniętymi oczami. Wiara to jest ten sam zwrot, co logika i nauka, tylko że sięga dalej.
Wielu ludzi chciałoby zdyskredytować wiarę i opowiada różne bajeczki, że wiara jest sprzeczna z rozumem, że jak coś jest nielogiczne, to trzeba w to uwierzyć, że nauka i wiara to dwie zupełnie odrębne płaszczyzny. Większej bzdury nie słyszałem. Jest dokładnie na odwrót. Nie ma najmniejszej sprzeczności między rzetelną nauką i wiarą. Nie ma sprzeczności między nauką i Biblią. Jest dokładnie na odwrót. To systemy, które negują rzetelność prawdziwej wiary i Biblii, rozmijają się niejednokrotnie z faktami i tam trzeba dużo tej niby wiary sprzecznej z faktami. Jeżeli więc masz problem intelektualny z Chrystusem, sprawdź to, zbadaj. Ale pamiętaj, że charakter wiary, który Bóg buduje w człowieku, to zaufanie, zanim pojawią się dowody. Taka wiara jest czymś docelowym, jeżeli pozostajesz na poziomie ciągłego sprawdzania, to coś jest jeszcze nie tak jak we wzorcu. To jeszcze nie jest to. Może świat wokół nas odjechał z pewnymi osiągnięciami, może gdzieś daliśmy się wyprzedzić, ale czy w tych najważniejszych rzeczach? O, to jest pytanie. Może zastanawiasz się, ja też się nad tym czasem zastanawiam, jak wygląda moje życie, jak wygląda mój sukces. Jezus obiecał mi światło życia, najlepsze życie. Czy mam najlepsze życie? Co się na nie składa? Często są to rzeczy zupełnie niedoceniane przez świat. Jedną z takich rzeczy jest poznawanie osoby Chrystusa i stawanie się podobnym do Niego. Dlatego jedną z rzeczy, które wielu z nas robi, jest poświęcanie czasu na tą dziedzinę. Nazywamy to czasami czasem skupienia. Wczoraj w moim czasie skupienia przyszła taka myśl. Sięgnij do Imagine. To jest coś na naszej wspólnotowej stronie internetowej, na samym początku. Jest to zawsze krótki fragment z Biblii i zachęta, by coś sobie wyobrazić. Sięgnąłem więc, zgodnie z tym impulsem, sięgnąłem i przeczytałem ostatnie zamieszczone tam słowa. Jak wiecie, to słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza 16. Jezus tam mówi co? Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Słowo mamona, znacie znaczenie, tak? Pieniądz. I zachęta tam jest, wyobraź sobie, że takie pragnienie wypływa z twojego serca wielokrotnie bardziej niż dotychczas. Przeczytałem i modliłem się, by Bóg przemienił moje serce według tych słów, by było jeszcze bardziej pojemne, bardziej oddane ludziom. I zgodnie z zachętą starałem się wyobrazić sobie spełnienie tych słów. Puściłem wodze wyobraźni. I wtedy Bóg powiedział mi, żeby było jasne, nie słyszałem fizycznie jakichś słów, jakiegoś głosu z nieba, żeby było jasne, ale w postaci myśli, tak? Przekonań. To jest coś, co wielu z nas ma takie doświadczenie. Bóg w końcu nazwał siebie naszym Ojcem, z którym możemy rozmawiać, do tego zachęca. Więc w tym znaczeniu mi Bóg powiedział, tak? I Bóg powiedział mi najpierw rzecz zaskakującą. Już to zrobiłem, tak? Boże, spraw, żebym był takim człowiekiem, który pozyskuje sobie przyjaciół, niegodziwą mamoną, a odpowiedź jest, już to zrobiłem. Już sporo zmieniłem w twoim życiu. I tutaj przypomniał mi się pewien fakt, że jakiś czas temu wypłynęło z mojego serca takie pragnienie,
by umożliwić komuś z moich znajomych coś, do czego było też potrzebne pewne oddanie materialne z mojej strony. I Bóg odpowiedział, już to zrobiłem, przemieniłem twoje serce. Bo jak poznajemy Boże Słowo, jak je czytamy z wiarą, to dzieją się dwie rzeczy. Albo Bóg pokazuje, co chce w nas zmienić, albo też, co już zmienił, co już zbudował. Więc Bóg pokazał mi, że już coś tam w moim sercu zbudował, że ten egoista, którym byłem niepoprawny wcześniej, to już trochę mniej, bo przecież w konkretnej sytuacji bardzo mi zależało, żeby dać komuś coś, co kosztowało trochę materialnie. Ale był też drugi obraz. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Nie osiadamy na laurach. Powstało pewne wyobrażenie, jak mógłbym być oddany ludziom. Czy jesteście ciekawi jak? Czy mam przejść do następnego punktu, już w ogóle o tym nie mówić? Czy jednak chcecie usłyszeć, jaki obraz mi Bóg pokazał, jak kiedyś będę oddany ludziom? Tak? Ewa, chcesz? O, żona moja chce, więc... No, dobra, to powiem. Skoro nalegacie, będę kiedyś tak oddany ludziom, że zaproszę ich do mojej samotni. Jestem z natury samotnikiem. Lubię się gdzieś wyrwać samemu, lubię własne towarzystwo. I miewałem kiedyś takie marzenia, że będę miał kiedyś do użytku jakąś taką większą łódź motorową i będę nią się błąkał po kanałach Wrocławia, Gdańska, Sztokholmu. Będę sobie płynął, rozmyślał, robił sobie notatki, jakieś rysunki. No po prostu raj na ziemi. Ale teraz powstała nowa myśl. Autentycznie to sobie wyobraziłem, że zaproszę na tą łódź jednak innych. I podzielę się tym kawałkiem mojego życia i popłyniemy razem. Wiem, że pomysł wydaje wam się zwariowany. Jakaś łódź motorowa, jakieś kanały i myślicie sobie, co, że większej bzdury z kolei wy nie słyszeliście. Co to za jakieś... Ale skoro mamy być autentyczni, ja nie wiem, co się dzieje w waszych głowach, kiedy sobie marzycie, kiedy macie czas z Bogiem, więc spokojnie, na pewno też macie ciekawe historie. W końcu pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Jeżeli przeczytamy to z wiarą, to jakieś myśli powstają, jakieś obrazy. Żyjemy przez wiarę. Różne marzenia, ale później te marzenia składamy Bogu na ofiarę, tak? Bo w końcu Jemu zadedykowaliśmy nasze życie. Więc dajemy te rzeczy na ofiarę, biegniemy dalej. On jest naszym Ojcem i jak On zechce, to zrobi. To już jest Jego sprawa. On jest wszechmocny. Można powiedzieć, nie obrażaj wielkości Boga małością swoich marzeń. Albo inaczej, miej wielkie marzenia, żebyś miał co Bogu składać na ofiarę. Tak, oddałem Bogu swoje życie, ale w tym życiu nic nie było. Tak? A jak miałem wielkie marzenia, poświęciłem to dla Boga. Tak autentycznie jest. No myślę jednak, że ktoś z was mógł pomyśleć, co to za głupie marzenia. Zamiast zabierania ludzi na jakąś głupią łódź, lepiej byś pomógł ubogim, ufundował jakieś stypendium dla potrzebujących. Słuszny wniosek, ale spokojnie, to też mi się zamarzyło. Ale nie chciałem być zbyt górnolotny. Jezus nazywa jednak pieniądze niegodziwą mamoną. Dosłownie tłumacząc, nazywa je ostoją niesprawiedliwości. Chodzi o to, że pieniądze stają się często narzędziem niesprawiedliwości. Chociaż same w sobie nie są złe, ale trzeba je dobrze używać. Tak jak mówi Paweł Apostoł, że Bóg nam wszystkiego obficie udziela,
do używania. Byśmy dobrze to wykorzystywali. Jezus jest światłością. Kto idzie za Nim, będzie miał światło życia, zobaczy ścieżkę do życia, do prawdziwej pełni. I może świat w pewnych kwestiach uciekł Ci do przodu, ale czy w tych najważniejszych? Jednak potrzebne jest coś jeszcze, by tą ścieżkę życia odkrywać i na niej się utrzymać. Przeczytajmy ostatnią część fragmentu. Na to powiedzieli mu, gdzie jest twój ojciec? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i ojca mego. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Wydarzenia to opisane układają się w pewien schemat. Jezus podaje jakąś prawdę. Przeciwnicy żądają dowodów. Jezus wskazuje dowody. Przeciwnicy mówią mało. Ten schemat się powtarza w naszym fragmencie dwukrotnie. Jezus mówi, ja świadczę o sobie i mój ojciec świadczy. Faryzeusze reagują, gdzie jest twój ojciec? Mało dowodów. Dlaczego było im ciągle mało? Jezus odpowiada, gdybyście mnie poznali, czyli chyba nie zadaliście sobie trudu, żeby mnie poznać, a już wyrokujecie. Chyba nie macie do tego serca po prostu. Dlaczego było im ciągle mało wiedzy, argumentów, za mało dowodów? Bo nie chcieli. I ile by nie dostali, byłoby za mało. Problemem były ich wybory. No, nie chcieli żyć dla Boga, nie chcieli mieć Boga nad sobą. Jaka zasada jest tu zilustrowana? Chcąc skorzystać ze światła, jakim jest Jezus, trzeba podjąć decyzję woli. Chcę iść za Jezusem, ufając Mu, zanim pojawią się dowody. Bo Jezus to nie jest jakiś tam ktoś, tak? Jest właśnie tym, tak naprawdę jedynym, komu można bezgranicznie zaufać. Chcę iść za Jezusem, ufając, zanim pojawią się dowody. Bo można dostać od Boga najlepsze odpowiedzi na dylematy, a jednak mówić, że nie ma rozwiązania, że za mało. Przyczyną jest brak woli poddania Chrystusowi całego swojego życia. I wtedy najlepsze rozwiązania nie pomogą, najlepsze starania ludzi wokół. Zawsze będzie źle, zawsze będzie mało. Dlatego kolejna zasada, jak skorzystać ze światła, jakim jest Jezus, nastaw wolę. Podejmij decyzję zaufania Jezusowi, że idziesz za prawdą, niezależnie od tego, jaka ona jest i jakie wyzwania przed sobą postawi. Pozwól, by Jezus rzucił światło też na twoje życie. Ufaj Mu i patrz, co pokazuje On przez Słowo. Spędzaj z Nim czas. Skoro zaufałeś już, zaufałaś, tym bardziej Bóg nazwał siebie Ojcem, jesteś Jego dzieckiem i możesz ufać, że poprowadzi najlepszą drogą, że będzie światłem autentycznie, że rozświetli ciemności i zrozumiesz, jaką drogą masz iść. Parę dni temu przeglądałem Ewangelię Mateusza, by przygotować coś na pewną okazję. I moja uwaga została zwrócona na pewne słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 13 i stały się takim jakby snopem światła. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Jezus pokazuje przez te słowa niezwykłą rzecz, pokazuje, na czym polega sukces. Co oznacza sukces?
Czasami świat ucieka nam do przodu w różnych swoich osiągnięciach, ale Jezus pokazuje, w czym my możemy wyprzedzić świat. Jezus pokazuje tutaj, jak jakiś niewielki stosunkowo wysiłek może wywołać wielkie rezultaty, wielki wpływ i coś takiego może zdarzyć się w naszym życiu. Oczywiście można wywierać też negatywny wpływ. Przykład negatywnego wpływu, jaki przyszedł mi do głowy, pochodzi z filmu Elizabeth Town z Orlando Bloomem. Może oglądaliście. Pewien projektant butów zaprojektował tak złe buty, że cała branża obuwnicza się zawaliła, a za nią parę innych gałęzi gospodarki i było zagrożenie, że całe pokolenie będzie chodzić bez butów. I ludzie wytykali go na ulicy, śmiali się z niego. Miał wpływ na całe pokolenie, tyle że negatywny. Ilustracja trochę humorystyczna, ale wielu ludzi autentycznie ma na swoim koncie naprawdę negatywny wpływ i to bardzo szeroki i czasami na całe pokolenie. Jednak ufając Chrystusowi, możemy mieć wpływ dobry. I gdy czytałem o tym zaczynie z przypowieści Jezusa, starałem się sobie to wyobrazić, jak coś takiego mogłoby zdarzyć się nam, w naszej wspólnocie. Zastanawiałem się, w jakiej dziedzinie. I wtedy znowu usłyszałem, tak, można powiedzieć, Duch Święty zwrócił moją uwagę na pewną rzecz, trochę jak w filmie Blues Brothers, oświecenie, The Band, zakładamy zespół, ale w moim przypadku tym czymś jest właśnie czas skupienia, osobisty czas z Bogiem. Od młodości dla mnie była to taka szczególna forma poznawania Chrystusa. Szedłem za wzorem innych, starałem się ich naśladować. I również zanim podjąłem moją decyzję zaufania Chrystusowi, byłem już pod tym wpływem. I później po nawróceniu do Chrystusa starałem się to kontynuować. Na początku trochę było to ciężarem, ale przyszedł moment, od którego stało się to czymś oczekiwanym i dzisiaj nie wyobrażam sobie prawie dnia bez choćby kilku chwil na rzucenie okiem na jakiś fragment Biblii, na refleksję, zapisanie jakiejś modlitwy. I gdy o tym sobie rozmyślałem, o roli czasu skupienia w moim życiu, przyszła nagle myśl. Czy nie można by zarazić tym również ludzi, którzy jeszcze nie zaufali Chrystusowi, tak jak ja byłem pod wpływem Biblii dużo wcześniej, i że mogłyby się do tego przydać właśnie te fragmenty w postaci Imagine. I może to jest światło, które Bóg mi rzuca, może to jest pomysł. Przecież ten Imagine jest przygotowywany jako coś bardzo przyjaznego dla wszystkich, również dla zupełnie początkujących. I to mogłoby stać się zaczynem zarażającym innych. Zacząłem sobie wyobrażać, jak to się upowszechnia, zatacza coraz szersze kręgi. I że w ten sposób Bóg mógłby zrealizować na naszych oczach te niezwykłe słowa Jezusa o zaczynie, o Królestwie Boga, które jest podobne do zaczynu, który zakwasza kolejne kręgi i tak, że całe ciasto jest zakwaszone. Czyż nie byłby to wspaniały sposób na realizację tych słów w naszym pokoleniu? I powstało takie marzenie, ale nie wiem, jak jest u was, ale u mnie jak powstaje jakieś marzenie, to zaraz przychodzi pytanie, jak to zrobić? Co mam robić? Czy mam na przykład zacząć męczyć ludzi tą wizją? O, idzie Grzegorz, lepiej przejdźmy na drugą stronę ulicy, bo będzie nas męczył wizją. I wtedy Duch Święty przywiódł mi na pamięć słowa z listu 1 Piotra, 5 rozdział. Paście stado Boże, nie jak ci, którzy ciemiężą gminy,
ale jako żywe przykłady dla stada. Więc zamiast ciemiężyć was jakimiś poleceniami, zadaniami, mam dawać przykład, mam być żywym przykładem, więc chcę być tym przykładem dla was. Róbcie to, co ja, jeśli chcecie. Uczyńcie Imagine jednym z pomysłów na czas skupienia i przekazujcie ten wzór dalej. A Bóg, jeżeli będzie chciał, to zrobi z tego zaczyn, który zakwasi całe ciasto. On jest wszechmocny i może coś się zmieni w całym pokoleniu, że ludzie zamiast na przykład gier komputerowych albo trochę mniej gier komputerowych, a więcej właśnie tych rzeczy. Trochę jak ten projektant butów z filmu Elizabeth Town, który zaprojektował tak złe buty, że cała branża obuwnicza się zawaliła i całe pokolenie miało chodzić bez butów, ale my możemy wywrzeć pozytywny wpływ na całe pokolenie. A więc Jezus obiecał, ja jestem światłością świata, a my jesteśmy tymi, którzy mogą to światło dostrzegać i je dobrze odbijać. Więc może świat wyprzedził ciebie w paru dziedzinach. Ludzie wokół coś więcej osiągnęli, może bardziej. Takie masz wrażenie, ale czy w najważniejszych rzeczach? W tych najważniejszych ty możesz wyprzedzić świat, doświadczyć prawdziwego życia. No i tego, jak to się pięknie mówi, tego sobie i wam życzę.